A więc pierwsze starcie, zupełnie inna taktyka. Tutaj rycerze rozciągnięci, już nie będzie takiej tyraliery, która, czy nawet dwóch szeregów, które będą stały i się siekały, rąbały. To już dużo biegania. Teraz sytuacja w kalejdoskopie. Leży jeden, drugi zawodnik BIM-u już na ziemi, a więc 5-3. To znacząca przewaga Orzesza Niepokornych. Patryk, widziałeś? No, oszukało. Koniec starcia. Orzesze Niepokorni wygrywają pierwsze starcie 4-0. Zobaczcie. Jedyna szansa dla BIM-u, żeby się zrehabilitować, to wygrać w tym starciu, a wtedy doprowadzić grypki. I piękny tramwaj w wykonaniu Grzesia. Oświadczenie pokursowe, padli do dwóch i dwóch na jednego zostało. Dwóch na jednego zostało, ale w na równiku jeszcze jest dwóch zawodników, to jest 3-2. Dwóch na jednego zostało. Dwóch zawodników Niepokornych Orzesze i jeden zawodnik BIM-u. I ten, co wykrakał cyklona Juranta, wraca do mikrofonu. Dziękuję, dziękuję. Tak to jeden pan wchodził w rąk, żeby trasowania takim zostawał, ale to trzeba. Nie można było to nie grać. Pewno wygoda nie była lepsza, ale cóż, na przekór tym deszczem ogień na arenie, 2-0 ostatecznie Orzesze pokonuje Rwin, który okazał się wzorowym gospodarzem, ugościł 2 punktami swoich przeciwników. Będą mieli minutę. Obie drużyny, KS Rycerz 1 i Fabryka Świń będzie miała minutę na stawienie się na polu bitwy. Na polu! Teraz na lodowisku, bo ślizganie właśnie się rozpoczyna. Pierwsze taczki już odlatują. Pozostała z nami tylko wysublimowana publiczność. Bardzo niszowa, rozsmakowana w średniowieczu, ale warto było zostać, bo teraz te epickie zdjęcia, jakie będziecie wykonywać, w tych strugach deszczu. I pierwszy rycerz został obalony przez środkę. A my przestraszyliśmy pogodę, wyjmując tą grubszą płaszczą, to są tylko możliwe. Przewaga rysuje się na stronie środek. Środki wygrały te starcie.
Bramki zostały zamknięte, nikt już nie wejdzie. Pozostało 10 rycerzy, co najmniej 5 za chwilę będzie leżało tutaj w tym placu, tutaj w tej trawie. Przejść, Londyn zaczyna przewracać się samemu, to dodatkowe utrudnienie. Ale dzięki takiej murawie można z rycerza zrobić świetną kulę, dać jej prędkość i wyprawić przy zminimalizowanym tarciu. Mogą przebyć drogę z punktu A do punktu B, a w czasie znacznie krótszym niż by to mogło. Znaczna przewaga kierotek. Wydaje mi się, że już jeden pozostał tylko przeciwnik. Sędzia bliżej. Niepotrzebne, niestety, przykro mi, nie zdążyłeś dobić za pit stopu. Zaczerwieniło nam się naprawdę. Środki zdecydowanie wygrały to starcie. I się rozpoczęło. I szybko, to już nie ma czasu na taktykę. Jeden zawodnik już leży. Przegrał pojedynek z prawą, tą mocną prawą. Drugi, święty, zamajowany, ale podcięty. Podciął się od trupa z fabryki Spin i przyjacielski żółwik. Cóż, wyraźna przewaga, KS jeden. Tak, 4-0. 4-0, wyraźnie. To starcie dla KS Rycerz 1, Fabryka Świn, zwycięzcy. A więc ruszyli. Powoli, powoli to się rozpędza ta machina. Jedna i druga. Tarcze już są popękane, już nie wytrzymują tych starć. I rozbili się. Rozbili się na 5 pojedynczych pęków. Przygotowują się zawodnicy Fabryki Świn i Orzeszów. Więc czterech po stronie sierotek, 5 po stronie Świn. Zminimalizowały nadmiar rycerzy z Silesii. 4-3. Jest jasne.
debil! Przegrywa pojedynek z Kawą. Leży już 3-4. Potężny ciąg! To był szok. Wygrywa Silesia. Kultura w narodzie nie umiera, która jest najmłodszy, to w stanie rozpoznać głowę. Ale wróćmy na pole bitwy, to sytuacja bardzo wyrównana. Pojedynek indywidualny, tak, ale jeden po raz kolejny przegrał prawo. Dwóch równocześnie. Sytuacja nadal wyrównana. Dwóch członków fabryki Świnów, teraz swojego przeciwnika, ale bez kroku. A naprzeciwko nich rozluźnieni, kolorowi, orzesze niepokorni, jeden z nich już leży. Pradawni pruscy bogowie zażądali widać ofiar, których to im nie dostarczono. I teraz rycerze przegrywają. Postarcia z innymi, albo po prostu strzelą.